Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z przepięknego jeziora Tahoe. Jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, no to wiecie, że tematyka tego kanału już jakiś czas temu się całkowicie zmieniła. Na początku pojawiało się tutaj bardzo dużo filmów poświęconych życiu w Stanach i tego, jak się na przykład załatwia tutaj różne sprawy i jakie są różnice pomiędzy Stanami a Polską. Ja od tego tematu już odszedłem dosyć dawno, ponieważ uważam, że jest to tak przewałkowane na YouTubie i jest tyle filmów związanych z załatwianiem spraw w Stanach, z różnicami właśnie związanymi w życiu tutaj, a w życiu na przykład w Europie czy w Polsce, że uważam po prostu, że nie ma sensu nagrywać więcej takich materiałów, dlatego przestawiłem się głównie na tematykę vanlife'ową, podróżniczą, hikingową oraz w ostatnich filmach na tak zwany overlanding. Więcej przyjemności osobiście sprawiają mi te filmy właśnie wyjazdowe, gdzie jestem gdzieś właśnie w jakichś nowych obszarach i zwiedzam je przy użyciu swojego vana i przy okazji gdzieś tam wybieram się na hajki. Ale po ponad 300 wiadomościach stwierdziłem, że w sumie dobrze by było poruszyć ten temat, bo ostatni odcinek związany z kosztami życia tutaj w tym kraju nagrałem chyba 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam. I w ostatnim czasie też bardzo wiele osób pisało do mnie, że jesteście w trakcie przeprowadzki albo planujecie się tutaj przeprowadzić i jest to głównie związane z sytuacją w Polsce, no i również w Europie. Mieszkacie tam, to nie muszę Wam nic na ten temat mówić. Wiecie, że inflacja w tym momencie chyba wynosi około 14%. Wszystkie media, takie jak gaz, prąd i tym podobne, właśnie węgiel na przykład, wszystko idzie niesamowicie szybko do góry. Koszt żywności po prostu idzie przez sufit, jest niesamowicie drogie jedzenie. Kredyty w tym momencie ludzie płacą dwukrotnie więcej niż płacili wcześniej. Z tego, co słyszałem i z tego, co wyczytałem, rozmawiałem z paroma osobami. Niektórzy mówią, że w takich miastach, na przykład jak Wrocław, życie poniżej 10 tysięcy miesięcznie zaczyna się robić na granicy, wiecie, takiego komfortu, że gdzieś ludzie się już nie czują na przykład komfortowo zarabiając 10 tysięcy, że tych pieniędzy zaczyna powoli brakować. I stwierdziłem, że dobrze by było nagrać właśnie ten materiał, także dziękuję za wszystkie wiadomości, które mi wysyłaliście, bo natchnęło mnie to właśnie do tego, żeby poruszyć ten temat i podzielić się z Wami informacjami i można powiedzieć moimi kosztami na dzień dzisiejszy, jak to wygląda. Jeżeli nie widzieliście tego filmu sprzed 2 lat, jeżeli chcecie sobie to porównać, no to będziecie mieli link tutaj pod tym filmem. Ja mniej więcej pamiętam, ile wszystko wtedy kosztowało i po prostu postaram się to jakoś porównać tutaj w tym odcinku i przedstawić Wam, jak ta sytuacja wygląda w tym momencie. Ale dobra, nie przedłużajmy, przejdźmy do tematu tego filmu, którym są po prostu koszty życia w Stanach, a dokładnie moje koszty życia w Reno w Nevadzie. Bo jeżeli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, to wiecie, że koszty życia tutaj w tym kraju są całkowicie inne w każdym stanie ze względu na stopy podatkowe, ze względu na koszt wynajmu mieszkania, koszt paliwa, żywności i tym podobnych rzeczy. A nawet te koszty bywają inne w tym samym stanie w różnych miastach. To, co ja płacę tutaj dla ludzi mieszkających na przykład w Las Vegas, może się wydawać bardzo dużo, ponieważ życie z reguły w Vegas bywało tańsze. Nie wiem, jak to wygląda w tym momencie, jeżeli na przykład mieszkacie w Las Vegas albo w ogóle mieszkacie gdzieś w Stanach, to może w komentarzach po prostu podzielcie się, ile dane rzeczy, o których będę mówił w tym filmie, kosztują u Was w stanie albo u Was w danym mieście. Będzie to pewnego rodzaju poradnik pewnie dla ludzi oglądających ten film, będą mogli się posiłkować tymi informacjami i na przykład znaleźć miejsce dla siebie względem kosztów życia. Jeżeli chodzi o koszt mojego mieszkania, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to ja w tamtym czasie płaciłem, jeżeli dobrze pamiętam, $1000 za mieszkanie o wielkości 116 metrów kwadratowych. Pomiędzy tamtym filmem a dzisiejszym dniem ten czynsz został podniesiony o $100. W tym momencie płacę $1100 za swoje mieszkanie. Jest to związane z tym, że rok temu mieliśmy taki gwałtowny wzrost populacji właśnie w Reno. Bardzo dużo ludzi się tutaj sprowadzało i mieliśmy niestety niedobór mieszkań. Te ceny mieszkań rosły niesamowicie szybko i wynajem
ceny domów, wszystko rosło niesamowicie szybko. W tym momencie deweloperzy troszeczkę jakby nadrobili, wybudowali dużą ilość mieszkań, dużą ilość nowych domów. Dalej wszędzie, gdzie nie pojedziecie, na przykład w Reno, znajdziecie jakąś budowę, gdzie są budowane domy albo mieszkania. Więc ta sytuacja się powoli poprawia, w tym momencie już te czynsze nie rosną tak szybko, ale to samo mieszkanie, w którym ja mieszkam, jeżeli chcielibyście je wynająć, no to będzie ono Was kosztowało $1500. Dlaczego ja płacę taniej? Jestem tam już od dłuższego czasu. Jeżeli mieszkacie przez dłuższy czas na danym kompleksie, tego czynszu Wam tak szybko nie podnoszą. Podnoszą go delikatnie z roku na rok, tam paręnaście dolarów, parędziesiąt dolarów, albo tak jak w zeszłym roku podnieśli mi prawie stówkę, więc w tym momencie płacę $1100. Jeżeli chodzi o koszty związane z mieszkaniem, to jest kilka takich głównych kosztów. Pierwszym z nich jest na pewno prąd, za który dalej płacę pomiędzy 30 a $50 w zależności od sezonu. Jeżeli jest to taki sezon przejściowy pomiędzy latem a zimą, no to płacę te $30, bo ani nie używa się ogrzewania, ani nie używa się jeszcze klimatyzacji. Teraz w sezonie letnim, gdy klimatyzacja u mnie w mieszkaniu chodzi non-stop, płacę około $40-45, czyli powiedzmy, że średnio za prąd dalej płacę $40, czyli ten koszt tak naprawdę przez ostatnie 2 lata w ogóle się nie zmieni. Kolejna rzecz związana z mieszkaniem to jest mój internet. Za internet, tak jak płaciłem $50, dalej płacę $50, to się w ogóle nie zmieniło, nie podnieśli ceny tego internetu. Wiem, że na rynku są różni dostawcy, nie wiem jak to wygląda w tym momencie i co oni Wam oferują. Wiem, że jeżeli na przykład weźmiecie sobie pakiet o, powiedzmy, telewizja, telefon stacjonarny i internet, to wtedy każde z tych osobnych mediów będzie tańsze, ale no wiadomo, że za wszystkie 3 będziecie musieli zapłacić dużo więcej niż za sam internet. Ja w domu przebywam bardzo mało, czasami się zastanawiam, czy ten internet w ogóle jest mi potrzebny, ale jeżeli jestem już w Reno i muszę coś zaploadować, czy na przykład ściągnąć coś, no to czasami się po prostu przydaje. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to tak naprawdę to są wszystkie koszty, które ja ponoszę, ponieważ mieszkam na takim zorganizowanym kompleksie apartamentów. Jest to jedna duża firma, która ma tam parę set mieszkań chyba, jeżeli dobrze kojarzę, w tym kompleksie, więc nie płacę za wodę, nie płacę za wywóz śmieci. Kolejny koszt, który ja ponoszę, to jest telefon. I w ostatnim filmie bardzo dużo ludzi pisało, że przepłacam właśnie za telefon, bo płacę niecałe $70, ale w tym mam nieograniczony internet, który nie zwalnia po osiągnięciu jakiegoś tam limitu i to jest nieograniczony internet na całym świecie tak naprawdę, więc żaden roaming nie wchodzi w grę. Jeżeli podróżuję gdzieś poza granicami Stanów, no to wtedy nie ponoszę żadnych dodatkowych opłat, mogę korzystać sobie z internetu dowoli, więc to jest kolejny koszt. Zrobiłem sobie małą ściągawkę, żeby niczego nie ominąć. Okej, dobra, jeżeli chodzi o następny koszt, to jest ubezpieczenie samochodu. Ja nie mam w tym momencie żadnej raty kredytowej na samochodzie, bo Nissana, tak jak już Wam kiedyś mówiłem, spłaciłem po 6 miesiącach, a Vana kupiłem za gotówkę. I 2 lata temu płaciłem za Nissana $100 za ubezpieczenie, to jest opłata miesięczna. I w tym momencie za Nissana płacę 70. Czyli ten koszt tak naprawdę w ostatnim czasie zmalał, a jest to związane z tym, że mam w tym momencie 2 samochody ubezpieczone w tej samej firmie, więc dostałem zniżkę od drugiego samochodu tak naprawdę na pierwszy. Jeżeli to ma sens, to co powiedziałem. Czyli ubezpieczając 2 samochody jest taniej niż na przykład 1, więc za Nissana płacę 70, a za Vana płacę 50, czyli całkowity koszt ubezpieczenia obydwu samochodów to jest $120. I w tym ubezpieczeniu tak naprawdę wszystko jest pokryte, jeżeli ja spowoduję wypadek lub ktoś na przykład uderzy mnie, no to ubezpieczalnia się tym zajmie. Wiadomo, że jest tam tak zwane deductible, które muszę zapłacić, które wynosi $500. W tym momencie. Dodatkowo do ubezpieczenia tego samochodu tam jest dołożone ubezpieczenie na życie chyba na 100 tysięcy i ubezpieczenie mieszkania na 10 tysięcy, jeżeli na przykład zostałbym okradziony lub moje mieszkanie by spłonęło. Kolejna bardzo ważna sprawa, moi drodzy, pamiętajcie, że każdy w swoim życiu ma inne potrzeby i wydaje swoje pieniądze na coś innego. Ja trzymam swoje takie miesięczne koszty dosyć nisko, ale to nie znaczy, że ja sobie czegoś odmawiam. Wszystkie pieniądze, które zarabiam, albo inwestuję w siebie i swój rozwój, albo w swoją przyszłość, albo po prostu w podróże i rzeczy związane właśnie z podróżami.
tak jak ten van, który okazał się również być bardzo dobrą inwestycją, ale o tym może porozmawiamy o filmie, o kosztach związanych z van life. Jeżeli wy przyjedziecie do Stanów i potrzebujecie innych rzeczy w swoim codziennym życiu, to wiadomo, że te koszty będą zupełnie inne, ale ten film ma na celu po prostu przedstawić wam mniej więcej, jak to wygląda i jak wyglądają takie podstawowe koszty, po to, żebyście mieli schemat i mogli jakoś mniej więcej zaplanować sobie swój wyjazd. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest koszt jedzenia i ten koszt będzie również inny dla każdej osoby. Tak jak wiecie, ja prowadzę bardzo aktywny tryb życia i staram się po prostu odżywiać w miarę zdrowo, ale nie świruję za bardzo na ten temat, nie kupuję tylko i wyłącznie organicznych produktów. Staram się po prostu pozwalać sobie na wszystko, na to, na co mam ochotę. Ale większość swoich zakupów spożywczych robię właśnie w takich sieciach jak Trader Joe czy Whole Foods i robię zakupy raz w tygodniu. Te zakupy, tak jak sprawdzałem właśnie z tym poprzednim filmem, kosztowały mnie 2 lata temu $60 raz w tygodniu. W tym momencie dalej płacę $60 raz w tygodniu, więc ten koszt jedzenia tak naprawdę za bardzo się nie zmienił. Jest to około $300 miesięcznie. Jeżeli jadacie na przykład bardzo często w restauracjach, to wiadomo, że ten koszt jedzenia będzie dużo wyższy niż te moje $300 miesięcznie. Ja po prostu lubię dla siebie gotować, gotuję sobie dobrze, więc za często nie jadam w restauracjach, ale też sobie nie odmawiam. Wychodzę ze znajomymi, jadam w restauracjach, mam swoje ulubione miejsca i zauważyłem, że w tych ulubionych miejscach w ostatnim czasie ceny poszły trochę w górę. Średnio około dolara do $2 w zależności od miejsca, ale powiem wam tak, jeżeli chcecie dobrze zjeść, to dalej zjecie dużą porcję dobrego jedzenia, około $10-12, tutaj akurat w Reno. Tak za $20, no to macie już takie naprawdę bardzo dobre jedzenie, no i wiadomo, powyżej 20 do 50, no to już naprawdę można konkretnie zjeść w jakiejś bardzo fajnej restauracji. Także ten koszt jakoś tutaj bardzo się w ostatnim czasie nie zmienił. Jedna rzecz, której nie uwzględnię w tym podsumowaniu, to jest koszt paliwa. W ostatnim podsumowaniu podałem wam mniej więcej taką kwotę, jaką ja wydaję miesięcznie na paliwo. W tym momencie tego nie zrobię ze względu na to, że moje zużycie paliwa jest po prostu bardzo duże. I to w ogóle nie ma nic wspólnego z życiem normalnej osoby. Po pierwsze, jeżeli jestem w Reno, to ja bardzo dużo jeżdżę Nissanem i to zużycie paliwa jest dosyć duże. A jeżeli wyjeżdżam gdzieś vanem na jakąś, powiedzmy, tygodniową eskapadę, tak jak do Utah, czy tak jak ostatni wyjazd, to ostatni wyjazd za tydzień kosztował mnie $1000 w paliwie, jeżdżąc vanem, a Utah chyba nawet odrobinę więcej ze względu na to, że tam na tym offroadzie to spalanie było no naprawdę tragiczne, więc tego paliwa zużyłem dużo więcej. Chyba około $1100 albo $1200 za taki tygodniowy wyjazd, więc nie będę tego tutaj uwzględniał. Ale jeżeli interesuje was cena paliwa w Stanach, to znowu wam powiem, w każdym stanie ta cena jest inna. U mnie w Reno w tym momencie, w dzień, kiedy właśnie nagrywam ten film, paliwo kosztuje 5,50 za galon, co daje około 6,40 zł za litr. Sprawdziłem sobie to wcześniej, bo wiem, że wiele osób miało pretensje, gdybym tego po prostu nie przeliczył. Jadąc do Kalifornii, jeżeli pojedziecie do Los Angeles, to paliwo w tym momencie tam kosztuje chyba ponad $8, a diesel ponad 9, więc no wiecie, Kalifornia, nie ma sensu o tym gadać, tam zawsze było drożej, ale w tym momencie pewnie wiele osób zastanawia się znowu nad przeprowadzką do innego stanu, bo koszty tam jednak rosną bardzo szybko. Dlatego po prostu nie będę umieszczał ceny paliwa w jakby całkowitym podsumowaniu moich kosztów, bo nie jest to taki realny koszt, który będzie ponosiła taka normalna osoba, która sobie po prostu jeździ do pracy i do domu i tyle tak naprawdę. Jeżeli chodzi o podsumowanie moich kosztów, moi drodzy, to jeżeli zobaczycie na koszty sprzed 2 lat i te koszty, to ja dalej płacę $1700. Nie uwzględniając tutaj paliwa, tak jak już wam powiedziałem, to nie ma w ogóle sensu i nie ma nic wspólnego z życiem normalnej osoby albo normalnego Amerykanina nawet w tym mieście. Także moje koszty się w ogóle nie zmieniły za życie w tym no, przepięknym mieście, gdzie mamy ponad 300 słonecznych dni w roku
i 9 miesięcy lata, z czego 2 są takie dosyć gorące. Nie jest to zdecydowanie miejsce dla wielu ludzi ze względu na upały i ze względu na suchy klimat, ale tak to wygląda. Jeżeli chodzi o inflację, bo bardzo Was to interesuje, czy czuć to na kieszeni? Powiem Wam szczerze, na własnym portfelu i na kilku znajomych, których się zapytałem właśnie przed nakręceniem tego filmu, to oni tego nie odczuwają. W tym momencie inflacja w Stanach wynosi chyba 8,2 albo 8,3%. Za te 100 dolarów dalej dużo kupicie w sklepie, więc tego tutaj się tak bardzo nie czuję. Amerykanie narzekają na cenę benzyny, ale oni narzekali na benzynę, gdy benzyna kosztowała dolara za galona i będą dalej narzekać, bo tak po prostu mają. A więc ja po prostu osobiście nie odczuwam tej inflacji. Nie jest on, wiadomo, że jest ona wysoka, ale nie czuć tego jeszcze bardzo na portfelu. Większość moich znajomych, którzy chodzą do takiej normalnej 9 to 5, dostali naprawdę solidne podwyżki w tym roku ze względu na wzrost kosztów życia, więc oni również nie narzekają. Pomyślicie sobie, że tak, no ale jeżeli ktoś tam pracuje na przykład w Nevadzie za minimalną, która w tym momencie chyba wynosi 8,50 czy 9 dolarów, to nie wyżyje za te pieniądze. Jeżeli pracujecie za 8 dolarów, to pracujecie przeważnie w kasynie albo w jakimś barze, gdzie dostajecie napiwki. Ja gdy osobiście pracowałem na stanowisku z napiwkami, to wychodziłem z minimum 100 w kieszeni każdego dnia, gdy pracowałem. Minimum 100, moi drodzy. Także trzeba na to patrzeć troszeczkę z innej perspektywy. Wybaczcie mi ten mały przerywnik, ale GoPro się tak nagrzało, że już się w ogóle nie chciało włączyć, dlatego musiałem po prostu poczekać. W tym czasie wskoczyłem sobie do wody. Woda, tak jak była zimna, dalej jest zimna, ale jest to niesamowicie orzeźwiające w taki właśnie gorący dzień. Wiem, że ta inflacja w tym momencie w Stanach jest na poziomie 8,3%, ale nie jest to tak bardzo odczuwalne jak w Polsce, z tego co właśnie czytałem, z tego co mówili mi moi znajomi oraz rodzina. Także moi drodzy, tak to wygląda tutaj właśnie w Reno, w Nevadzie. Mam nadzieję, że te informacje w jakiś sposób będą dla Was przydatne. Jeżeli mieszkacie właśnie w Stanach, to może podzielcie się, tak jak już mówiłem w komentarzach, swoimi kosztami, żeby ludzie, którzy robią swój research i szukają miejsca, żeby się osiedlić w tym kraju, mogli właśnie użyć tych informacji i zobaczyć, jak wygląda życie w miejscach, w których Wy żyjecie. A jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, cześć!